programie Galaktyka Pomerania, który jest realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy w Szczecinie. Dziś pierwszy dzień sierpnia, początek weekendu, piątek, a w naszym studiu już, no, może nie nowy, ale pierwszy gość. Witam Cię, Violeto. Oj, coś. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Violeta Kozłowska, przepraszam, tak? Tylko dokończę przedstawienie. Violeta Kozłowska z Multikina. Nic dodać, nic ująć, zgadza się. Witam Państwa bardzo serdecznie, tym bardziej mi miło, ponieważ dawno, dawno mnie nie było, ale teraz jestem, także z przyjemnością opowiem Państwu o tym, co nowego w Multikinie. Zaproszę na wydarzenia, które myślę, że są sympatyczne, przyjemne i że każdy z Państwa znajdzie coś sympatycznego i miłego, żeby móc spędzić czas ze znajomymi u nas właśnie w kinie. Zaczniemy od Marvel Knights już dziś. Tak, dzisiaj, czyli 1 sierpnia, mamy drugą odsłonę, drugiej części, tak można powiedzieć, maratonu z postaciami kultowymi w ramach komiksów Marvela. I dzisiaj przedstawimy Państwu 4 filmy i zaczyna się tak. Strażnicy Galaktyki, premierowo, Thor, Iron Man 3 i Kapitan Ameryka. Myślę, że dla osób, którzy uwielbiają komiksy Marvela, postaci Marvela to jest nic nowego. Jest możliwość spędzenia całej nocy z superbohaterami, także z przesympatycznym i mega przystojnym Thorem, z Iron Manem, z, że tak powiem... Czyli dla pań też coś. Oj, dla pań jest do popatrzenia, dla panów w ramach wyobraźni, o tego, żeby bycia właśnie tym suchym, tym bohaterem. No i mega przystojny Kapitan Ameryka, to tak, takie typowo babskie podejście. Ale ja na komiksach Marvela się wychowałam, także historię znam. I tym bardziej bardzo, bardzo miło mi jest zaprosić na ten maraton, ponieważ jest to fajny moment spędzenia w kinie, noc z bardzo sympatycznymi bohaterami, fajnymi filmami, akurat tak wakacyjnie myślę, nie taki ciężki repertuar, tylko taki właśnie wakacyjny. Tym bardziej, że jest to właśnie druga odsłona, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy pierwszą część, bo troszeczkę jednak tych filmów dotyczących komiksowych postaci się już pojawiło. I tutaj mamy możliwość właśnie zaproszenia na te filmy. Także przypomnę jeszcze, że to dzisiaj, 1 sierpnia o godzinie 22, druga odsłona Marvel Knights i mamy Strażnicy Galaktyki premierowo, Thor, Iron Man 3 i Kapitan Ameryka. Proszę, a 15 sierpnia? Tak, a proszę Państwa, właśnie mamy taką małą promocję, tak można powiedzieć, a mianowicie wszystkie osoby, które dzisiaj, to jest istotne dzisiaj, czyli dla wszystkich, którzy widzą nas teraz na żywo, mogą przekazać swoim bliskim, bądź samemu się zdecydować, przyjdą do nas i mają zakupiony bilet właśnie na maraton marvelowski, dzisiejszy, bądź z zeszłego tygodnia, z pierwszej odsłony, a kupią bilet na kolejny maraton, który będzie 15 sierpnia, maraton z niezniszczalnymi, czyli kultowe postacie kina akcji lat 80. i 90., dostaną od nas taką oto piękną książkę dotyczącą, to jest biografia, tak można powiedzieć, Marvela, z całego studia, jak powstawały komiksy i jak powstawały właśnie bohaterowie, którzy właśnie pokażą się dzisiejszej nocy, na przykład u nas w Multikinie. Także książka jest naprawdę wyśmienita i jest to taka właśnie perełeczka, którą warto mieć w domu właśnie dla osób, które interesują się gatunkiem. I które będą na dwóch maratonach. Bądź na jednym, tak? Czyli trzeba mieć bilet z maratonu Marvela z zeszłego tygodnia bądź z dzisiejszego, a zakupić bilet na kolejny maraton 15 na Niezniszczalne, gdzie będą pokazywane 3 filmy. I teraz w bardzo ciekawy sposób zastanawiałam się w ogóle, jak przedstawić te filmy, ponieważ będzie Niezniszczalni 1, Niezniszczalni 2 i Niezniszczalni 3. Także proszę Państwa, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Jet Li, Antonio Banderas. Kina. To jest po prostu panowie akcji, to są królowie akcji, będzie się działo, będzie dużo wybuchów, strzelaniny. Tam fabuła jest absolutnie nieważna. Ważne są dialogi i nawiązanie do tego, co do filmów, w których grali ci inni panowie, na przykład a teraz się spotykają. Także to jest taka nowa konwencja, która się po prostu pojawiła, prześmiewcza, dotycząca filmów, w których grali, a teraz się wszyscy razem spotykają i okazuje się, że panowie jednak starzy nie są i dużo jednak dają radę. Przepraszam za kolokwializm, ale rąbanka jest odpowiednia, jak trzeba, w ramach kina akcji, także naprawdę będzie sympatycznie.
I kino na obcasach, czyli coś dla kobiet? Tak, to tak w ramach zrównoważenia tego wszystkiego, co się teraz właśnie działo, bo tu bohaterowie kina akcji. Czyli nie ma dyskryminacji w multikinie. Tak, dla nie ma. Coś. Teraz będzie właśnie kino na obcasach i tutaj taki króciuteńki zwiastunik. Z jednej strony dystyngowana restauracja z trzema gwiazdkami Michelin, z drugiej skromny lokal emigrantów z Bombaju. Elegancja kontra luz, dyscyplina przeciwko spontaniczności, francuski smak zmieszany z orientalną nutą. Helen Mirren, tym razem jako królowa kuchni oraz reżyser czekolady, zapraszają na zmysłową podróż na 100 stóp. Kino na obcasach już 12 sierpnia w Multikinie. I cóż za film obejrzymy, Violetto? Obaczymy, że tak bym chciałam powiedzieć. Film Podróż na 100 stóp. Bardzo ciekawa pozycja, typowo babska. To jest ewidentnie na kino na obcasach, w przeciwieństwie do filmów, tak, o których, że tak powiem, mówiłam przed chwilką. To jest połączenie siły Stevena Spielberga, który nie kręcił dużo filmów dla kobiet, Oprah Winfrey i właśnie Helen Mirren, która jest po prostu genialną aktorką, o jedzeniu, o życiu, o wszystko na kanwie Włoch, Toskanii, także czyli myślę, że będzie pięknie. Tam się pojawi. Tak, a w ramach niespodzianki będziemy rozdawali paniom takie małe książki kucharskie. I proszę Państwa, ja już tak przemyciłam tę jedną książeczkę i tam jest przepis na ciasto cytrynowo-migdałowe. Genialne. Także ja już wypróbowałam. Robiłaś? Robiłam, dobre. Także akurat teraz na takie właśnie upalne popołudnia fajnie przygotować i podać swoim gościom. Także będzie właśnie tak kulinarnie troszeczkę, ale myślę, że doskonałe właśnie kino. Takie... No Toskania to musi być, no, prawda? Musi włoskie być, te klimaty, to musi tu być nie ma połączenie po prostu kuchni z tak. miłością. Dodatkowo w ramach dodatkowych tych atrakcji związanych z kinem na obcasach, czyli to, co zawsze się dzieje w ramach projektu, będziemy mieli tradycyjnie, bo już tak mamy trzy razy z rzędu, właśnie strefę pięknej urody i będziemy o włosach właśnie zadbanie w ramach słońca, tego co się dzieje, jak to wyglądać pięknie i wspaniale, także na pewno się nam to przyda w ramach dobrej wiedzy. Także to jest w ramach kina na obcasach. I zdążymy jeszcze powiedzieć o nowym filmie Drużyna. No i tak, proszę Państwa, kontrowersyjny temat po ostatnich wydarzeniach, które przez internet przeszły, a mianowicie w związku z mistrzostwami świata, które będą miały miejsce w Polsce w siatkówce, zdecydowaliśmy się też na przedstawienie Państwu bardzo ciekawego filmu o naszej drużynie siatkarskiej. Dokumentu. To nie jest dokument, to jest może i dokument, tak można powiedzieć, bo dokument to brzmi tak bardzo poważnie i tak dalej, ale to jest opis życia naszej drużyny siatkarskiej. Czyli zza kulis, tak? Zza kulis, jak to wszystko wygląda, jak wygląda życie zawodników, wyjazdy, zgrupowania, jak wygląda to wszystko od strony sponsorskiej, telewizyjnej, ich wypowiedzi, ich rodziny, jak oni to łączą wszystko. Także taki bardzo... Czyli ile pracy jest poza tym, co my widzimy, na ten sukces? No generalnie ich w domu nie ma, to trzeba przyznać. Ja bardzo lubię sobie czasami oglądać bloga Ignaczaka, czyli naszego Libero. Ja jestem fanką siatkówki, to od razu mówię i ja tu pierwsza w ogóle na ten film czekam z utęsknieniem. No ja siatkówki też akurat tutaj się zgadzamy. Także mój tata, który do kina nie przypada, nie powinna może tego mówić, no, ale jako pierwszy siatka, mówi tak. Turcia, idziemy. Także tutaj będziemy sobie tobie to oglądali. I tak właśnie jak oglądam właśnie tego bloga Ignaczaka, który filmiki umieszcza właśnie zza kulis zawsze, z jakichś zgrupowań, czy z jakichś meczy, rozgrywek, no to zawsze to takie fajne, sympatyczne jest i można zobaczyć, jak to wygląda. A tutaj jest właśnie cały, taki można powiedzieć, fabularny dokument, pełnometrażowy, o tak bardziej, na temat naszej drużyny i myślę, że w ramach właśnie mistrzostw świata, które będą miały miejsce w Polsce, to jest tak ogromne wydarzenie sportowe właśnie dla fanów jeszcze siatkówki. Taki zwiastun prawdziwy. Taki zwiastun dotyczący właśnie drużyny naszej, a biorąc pod uwagę, że tak jakieś zawirowania są z możliwością oglądania tych meczy, tak przynajmniej jakaś namiastka może będzie dla tych, co nie będą mogli sobie pozwolić, żeby zapłacić. Tu z gryźliwością się teraz popisałam, ale życie, jak to mówią. Także zapraszamy. Film Drużyna jest u nas w Multikinie od 8 do 10 sierpnia, także przez te 3 dni. Czyli przyszły weekend. Tak, przyszły weekend. Także zapraszamy serdecznie, bo myślę, że warto. Warto zobaczyć, bo dużo radości nam sprawiają chłopaki właśnie z naszej drużyny, także... No i trzymamy kciuki, pewnie wszyscy oczywiście, za nich. Oczywiście, oczywiście. Mistrzostwa nasze będą. Tak, to Liga Światowa, takie potknięcie, jakieś takie, że tak powiem, przy pracy, bo się do mistrzostw, jak my to mówimy, przygotowują, to dlatego. Dziękuję za rozmowę, dziękuję serdecznie pięknie, zapraszam. Za wizytę w studio. Proszę Państwa, gościem naszym była Violetta Kozłowska z Multikina, ja zapraszam Państwa na krótką przerwę, tuż po niej widzimy się z nowym gościem. Do zobaczenia.